Film Niezwyczajni.pl powstał dlatego, że jakby gdzieś wewnętrznie poczuliśmy chęć zrobienia filmu o miejscu, o ludziach, o legendach. Był potrzebny też dlatego, żeby po projekcji tego filmu ludzie mogli z sobą rozmawiać na tematy choćby legend. Zaczęli powracać do tradycji, zaczęli powracać do chwil, których już pewnie nie pamiętają. Z perspektywy twórcy tego filmu pojawiła mi się taka chęć zadziałania w społeczeństwie, bo Łękawica, pomimo faktu, że jest wioską jak każda inna, może mieć swoje skarby. To złoto, którego szukaliśmy, i tym złotem może być czysta polana, może być czysta rzeka, mogą być szczęśliwi ludzie, może być czas spędzany starszych ludzi z młodzieżą, żeby przekazywać im wiedzę, cokolwiek. Coś, co oglądamy dzień w dzień, nagle widziane oczami osób, które nie są stąd, co sprawiło, że ciekawość tych osób była o wiele większa. To bardzo dużo wniosło do tego filmu. Projekt ten fajnie rozwinął nas wszystkich jako twórców, całą czwórkę, ponieważ stworzyliśmy 32-minutowy film prawie że. I kurczę, to jednoczy ludzi. Małe projekty za niewielkie pieniądze, a ludzie mogą się z sobą zżyć, spędzić absolutnie fajnie czas. No i powstaje z tego coś, co moim zdaniem w przypadku filmu Niezwyczajni.pl zostanie na lata. Finałem naszego projektu był film dokumentalny, który mogliśmy pokazać w kinie Janosik w Żywcu. Frekwencja przekroczyła nasze oczekiwania, bo tak naprawdę myśleliśmy na początku, że będzie to gdzieś około może 100 osób, tak max, a okazało się, że całe kino Janosik było pełne. Oglądali to z zaciekawieniem, którego bardzo dawno już nie widziałem przy żadnym projekcie. Zaskoczyło mnie to, że tak dużo osób, z którymi rozmawiałem, wypowiadało się na temat filmu bardzo przychylnie. Jest taka ciekawa historia związana z premierą, w zasadzie ze spotkaniem autorskim zaraz po premierze, kiedy padło pytanie z sali, czy powstanie druga część. Wydaje mi się, że jest to też takim wyznacznikiem tego, że ta nasza praca nie poszła na marne i że ten film się spodobał ludziom.